kaplicy stojącej w Parku Oruńskiego Centrum Rzeźby Polskiej trwa teraz wystawa polsko-amerykańskiej artystki Moniki Weiss dedykowana Nirbhayi. Nirbhaya znaczy nieustraszona. Imię to nadano hinduskiej dziewczynie, która w New Delhi w 2012 roku padła ofiarą zbiorowego gwałtu, którego nie przeżyła. Ale nie tylko tej dziewczynie ofiarowuje swoją wystawę artystka. Ofiarowuje ją również milionom kobiet na całym świecie, które kiedykolwiek zeznały przemocy i gwałtu. Ale też nie tylko im. Ofiarowuje ją również całemu miastu Delhi, które też zostało zgwałcone. W XIX wieku, po nieudanym powstaniu przeciwko kolonizatorom, zostało przez Brytyjczyków doszczętnie zniszczone. Zburzono jego architekturę, zniszczono kulturę i sztukę. Pośrodku sali w szklanej gablocie umieszczona jest makieta pomnika, który stanie w Orońskim Parku. To łuk triumfalny zwany Bramą Indii, który wznieśli na gruzach Starego Delhi Brytyjczycy właśnie. To symbol ich dominacji, mający też upamiętniać zwycięskie wojny. Tutaj zostaje przewrócony, podwojony, połączony ze sobą w lustrzanym odbiciu, tworząc formę sarkofagu. To jest prawdziwa opowieść o wojnach. O ich niewyobrażalnym okrucieństwie, cierpieniu, gwałtach, nieusprawiedliwionych śmierciach. Sarkofag stworzony z bram Indii, leżący w parku, wypełniony będzie wodą, na którą projektowany będzie obraz poruszającej się kobiecej postaci ubranej w czarny całun. Pomnikowi towarzyszyć będą otaczające go dobiegające z oddali dźwięki, rozmawiające z projektowanym na wodę obrazem. Po raz pierwszy tę dźwiękową instalację będzie można usłyszeć w Orońskim Parku 7 sierpnia. Na ścianie wiszą trzy przepiękne, wielkoformatowe rysunki z 12-częściowego cyklu pod tytułem Dafne dla Nirbhayi. Przedstawiają moment przemiany Dafne w drzewo wawrzynu. Tylko w ten sposób przerażona nimfa mogła uniknąć przemocy i gwałtu ze strony Apollina, które o dziwo nasza kultura, interpretując ten mit, nazywa miłością. Sposób, w jaki Monika przedstawia w swoich pracach to przeobrażenie, porusza wszystkie moje zmysły, ukazując bogactwo znaczeń tej opowieści. Na początku, kiedy patrzę na te rysunki, czuję całym swoim ciałem tę dramatyczną przemianę form. Czuję ból sztywniejącej skóry, przemianę struktury miękkiej, elastycznej i ciepłej w twardą i sztywną tkankę drzewa. Ale za chwilę te dwa odmienne byty, dwie tak różne od siebie formy, ciało ludzkie i drzewo, stają się tu jednym pięknym istnieniem. Delikatnie przenikają się wzajemnie, ukazując bogactwo form i struktur harmonijnie współistniejących. Potem przychodzi odczucie czułej troski, z jaką natura, drzewo, przyjmuje ciało kobiety i swoją twardością otacza i chroni przed gwałtem i cierpieniem. Pośrodku sali, naprzeciwko wejścia, wisi duży monitor, na którym widzę obrazy onirycznie poruszającej się, ubranej w czarny całun kobiecej postaci. Czasami trzyma ona w rękach czerwoną wstęgę, która symbolizuje wnętrzności Nirbhayi, które zobaczył i tak właśnie opisał jeden z jej oprawców. W innych fragmentach filmu na czarno ubrana kobieca postać, siedząc na tle lasu, niedaleko drzewa, porusza się sennie, delikatnie, a jej obraz przenika się z obrazem otaczającej ją natury. To będąca częścią wystawy, składająca się z kilkunastu krótkich filmów, projekcja wideo. Opowieść artystki o Dafne, Nirbhayi i milionach kobiet w historii naszego świata, które doświadczyły przemocy, gwałtu, cierpienia, bólu, śmierci. Projekcji towarzyszy przejmujący, przepiękny, kobiecy śpiew. To lament,
dawna forma wokalna uprawiana przez kobiety na całym świecie w rytuale pożegnania. Lament nie używa słów, bo nie ma takich na wyrażenie rozpaczy w obliczu śmierci. Ale daje obezwładniającemu bólowi i cierpieniu zaistnieć i przez to, dzięki temu, też mu odejść. Jest też oddaniem głosu tym, którzy już mówić nie mogą i też tym, którzy nigdy nie zostali wysłuchani. Nadaje znaczenie ich życiu, oddaje mu hołd i jest przepięknym z nimi pożegnaniem. Wystawa Moniki Weiss, o której Wam opowiadałam, jeszcze trwa i będzie otwarta do 11 lipca. Moje słowa nie przekazują do końca bogactwa, uczuć, doznań, jakie wzbudziła we mnie wystawa Moniki Weiss. To, co usłyszeliście, jest też tylko moją historią spotkania z pracami artystki. Zachęcam Was bardzo do obejrzenia tej wystawy osobiście i zbudowania własnej opowieści opartej na Waszych własnych przeżyciach i Waszych własnych przemyśleniach.